Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj Was zapraszam na ósmy dzień otwierania kalendarzy adwentowych. Mam nadzieję, że Wam się taki odcinek spodoba. Proszę też o łapki w górę, subskrypcję kanału, żeby być na bieżąco z każdym moim filmem i nie przegapić żadnego z nich. I też napiszcie w komentarzu, jakie filmy chcecie na moim kanale. Czy chcecie, żebym oprócz otwierania kalendarzy adwentowych jeszcze jakieś inne filmy nagrywała? Dajcie znać w komentarzu, co myślicie i możecie napisać, które kalendarze Wam się podobają, tych, co tutaj mam teraz w tym roku i które rzeczy się Wam podobają, też możecie napisać, które otwieram. Więc zapraszam Was do filmu i do oglądania. I taką muszę rzecz Wam powiedzieć. Nagrałam już drugi raz ten film, bo pierwszy raz nie nagrałam się wszystkiego, więc muszę jeszcze raz od nowa zaczynać. Taka sytuacja podobna mi się trafiła w 2020 roku, jak zaczynałam otwierać kalendarze adwentowe. No, tak jest, że tak czasami bywa. No dobra, zaczynam otwierać od kalendarza adwentowy i dzisiaj otwieram troszeczkę zupełnie inaczej. I napiszcie, czy tak wolicie, żebym nagrywała i jak wolicie, żebym nagrywała. Tutaj mam herbatkę i tu jest czekoladowa miąta. Tak ona właśnie wygląda. To jest herbatkowa, to na razie położę. Otwieramy z Bel i pewnie będziecie widzieli, że tu otworzone to okienko jest. Ja się mówiłam Wam na początku, że drugi raz nagrywam. No i taki znalazł się w ósemce, taki czyścik do pędzli, bardzo fajna sprawa. Ja już mam inne czyściki. Mam też taki okrągły, też mi się trafił chyba w tym dużym kalendarzu. A się oczywiście zawsze przyda, tutaj jest na pędzle, a tutaj, żeby sobie czyścić pędzle, chodzi mi takie suche, takie gąbeczka, taka jest fajna. Super, przyda się na pewno. I kolejny kalendarz adwentowy to jest Technika. I szukamy ósemki, ósemka jest tutaj, też widzicie otworzona. Jakoś tak dzisiaj nie wychodziło mi. No i tutaj jest aligner, taki brązowy, jeszcze takiego alignera nie widziałam. Nie będę otwierać niektórych z tych kosmetyków, bo możliwe, że dam na prezent z tych kosmetyków. I kolejny to będzie z Max & Mora. I będzie ósemka. To jest ósemka. I tutaj mamy, to jest Max & Mora i to jest Tattoo Brown, czyli do brwi. Oczywiście na pewno komuś oddam, bo ja tam nie używam tych do brwi, bo jeszcze nie potrzebuję. Ten raz otworzę. Kolejny to będzie ten kalendarz adwentowy i ósemka tutaj. Tutaj mam taki fajny błyszczyk w takim kolorku. Dobra, teraz może z biżuterią. I tutaj jest ósemka. Gdzieś tutaj jest ósemka. I to w ósemce jest taki fajny, ciasteczkowy rozletka. Znaczy piękna, nie? Dajcie znać w komentarzu, czy otwieram, że widzicie, jak otwieram. Nie za szybko otwieram kalendarza. Teraz ten ósemka będzie, ten ląduje do Revolution. To wszystko będzie, że tu otworzę, zobaczę, żebym tu znów nie. Tutaj mam te rzeczy, które trafiłyby się. Ósemeczka. I w ósemeczce zobaczymy, co to jest. Ósemeczka, tak. I tutaj mamy pomadkę. I pomadka jest taka. Zaraz Wam pokażę, jak ona wygląda. Kalendarz z powrotem tutaj tak na długą stronę biorę, żeby się nie pomylić, które otworzyłam, które nie. A to otworzyłam. I teraz Wam pokażę pomadeczkę. Pomadeczka jest taka, z Revolution. I zobaczcie, jaki piękny kolorek. Nie wiem, czy widzicie? Nie znaczy, widzicie? Tego zapachu nie mam. No i tutaj takie Wam pokazywałam ostatnio. Taki bajer. Ja to oczywiście już mam takie trzy pomadki.
Możliwe, że na pewno prezent komuś oddam. I czekajcie, tutaj. A tutaj jeszcze tutaj biżuteria. I tutaj mam w ósemce takie kolczyki. Takie słodkie. Z koperdeczką. Super. I chyba te chyba otworzyłam. Ten otworzyłam. Właśnie patrzę, który otworzyłam, który nie otworzyłam. Żeby się po prostu nie pomylić z tym otwieraniem. Napiszę, się, czy wygodnie. Czy wygodnie wam oglądać, jak tak otwieram. No i tutaj jeszcze mam, żeby było mniej więcej widać, czy więcej kalendarzy. Tutaj mam ósemkę w spa i ten kalendarz mi się tak rozwala. Tak zrobiony jest. Dobra, i tutaj mamy, co tutaj mamy? Szampon. Taki mały miniaturowy szampon. Czy pachnie? Niczym nie pachnie. Taki właśnie szamponik. I zaraz przechodzimy do tego dużego kalendarza adwentowego. Ale najpierw tworzę to, co właśnie na tym kalendarzem jest, czyli z Catrice'a. Kalendarz i zobaczymy tutaj... O, coś wypadło. Taka konturówka. Uj, muszę tak... Zobaczymy, jak ona wygląda. O, tak właśnie wygląda. Też na razie nie będę słuczować, bo możliwe, że komuś oddam na prezent. Tak właśnie wygląda. I to jest konturówka numer... Nie ma tu numerka. A, 030. Numerek, dobra. I tutaj teraz świeczkowy ósemka. O, jaki świeczkowy. Tak właśnie wygląda. A, ładnie pachnie. Taki miodowo. Dobra, i ten duży kalendarz adwentowy przyszedł czas. I szukam ósemki. O, ósemkę już tu znalazłam. Uj. Dobra, i tutaj mam dwie rzeczy. Tutaj mam takie gąbki. A tutaj mam do herbaty zaparzacz. Więc takie dwie rzeczy mi się właśnie w ósemce dzisiaj trafiły. Powiem, ten kalendarz troszeczkę ułożę, żeby był ok. I to mi się dzisiaj trafiło właśnie w tych kalendarz adwentowych. Napiszcie, które rzeczy wam się podobały. Zaraz to wszystko, jeśli chodzi o ten kalendarz adwentowy. Tutaj mam rzeczy, które mi się pojawiły, czyli świeczka w tym dużym kalendarzu adwentowym. To jest świeczka, jak dobrze pamiętam, z Lidla. Kolejna rzecz, która mi się trafiła, to jest taki zaparzacz do herbaty. Akurat te, co tutaj otwieram, to będzie. Gąbki do makijażu też się przydadzą. Z Catrice jest taki kredka do ust. Spa taki szampon. Z Belle taki właśnie czyścik. Bardzo mi się to przyda. Też jestem z tego bardzo zadowolona. Taki śliczny błyszczyk. Tutaj chyba nawet nie ma koloru. Fajny błyszczyk. Z Revolution mu się potrafiła pomadka i nie wiem, czy pokazywałam właśnie ten numer. I chyba nawet nie miałam tej pomadki jeszcze. Do brwi mi się też trafiło takie coś, czyli chyba taki Tattoo Brown. Eyeliner mi się taki brązowy przyda i też trafił. I super, bo jeszcze nie miałam takiego właśnie eyelinera. Herbatka. Mam nadzieję, że chyba wszystko tych otworzyłam. Herbatka. Czekoladowa mięta. I jeszcze z biżuterii mi się trafiły takie piękne kolczyki. No i taki słodki ludzik. To mi się dzisiaj trafiło w kalendarzach adwentowych. Dajcie znać, co wam się podobało. Który też kalendarz wam się też podobał, nie? Mi na przykład, jeśli chodzi o podobałą rzecz, to na pewno świeczka. Na pewno mi się podoba ten czyścik. Na pewno ta bransoletka mi się podoba. Eyeliner, bo już takiego nie miałam i nie widziałam takiego koloru.
to wszystko z tych rzeczy, które mi się podobały. Jeszcze ten błyszczyk mi się jeszcze podobał, więc te rzeczy mi się dzisiaj spodobały z tego kalendarza adwentowego. Dajcie znać, który z tych rzeczy Wam się spodobało. Jeśli chodzi o ten film, będzie wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Dzisiejsze zapraszam na kolejne otwieranie kalendarzy adwentowych. Proszę też o łapki w górę, subskrypcję kanału, jeśli Wam się film spodobał. Też napiszcie komentarz, które Wam się z tych kalendarzy podobały, które rzeczy z tych się Wam podobały. No to napisać też, które z wcześniejsze kalendarze Wam się spodobały. To możecie napisać, jak chcecie. Jeśli chodzi o ten film, będzie wszystko. Do zobaczenia i trzymajcie się w ciepło. Pa!